bo to, co się stało, to jest no hańbą. Jest to tak wielka arogancja władzy i tak antyobywatelska ustawa. Powiedziałbym, że antynarodowa. Antynarodowa ustawa, która jest zaprzepchana, tak jak ktoś powiedział, buciorem w tym momencie, wbrew wszystkiemu. Ja myślę, że to nie koniec, bo może się wtedy teraz Polacy już obudzą i zobaczą tak naprawdę, kogo wybrali. Pani Olu, czy nie uważa Pani, że to też i od Was zależy? Tam gdzieś na dole, wokół Waszych biur, od wszystkich zależy. Zapraszamy wszystkich do biur, zapraszamy wszystkich do współpracy, bo myślę, że tylko jakby w jedności też jest siła, bo musimy mieć też wsparcie wśród wszystkich, wśród całego społeczeństwa, bo wtedy możemy wygrać te wybory i wtedy tą ustawę możemy wyrzucić do śmietnika, tak jak obiecaliśmy i tak jak to należy zrobić. Czy można nazwać wybrykiem wystąpienie dzisiaj posła Palikota? Nie, no to było chamstwo już, które moim zdaniem nawet nie zasługuje na jakikolwiek komentarz, bo ten pan nie powinien nigdy w życiu tutaj się znaleźć. Na sali sejmowej, gdzie jest flaga biało-czerwona, gdzie jest orzeł i gdzie wisi krzyż. To jest po prostu, to jest hańba, że taki człowiek i tacy ludzie się znaleźli. Dziękuję serdecznie.